Bądź cyberbezpieczny. Uważaj na fałszywe linki do płatności. Czy wiesz, że link wysłany do ciebie przez sprzedającego najprawdopodobniej poprowadzi cię do fałszywej strony płatności? Kupiłeś i fajnie. Teraz kwestie finansowe, mniej fajnie. Ale za zakupy przecież trzeba zapłacić. Sprzedający podsyła ci link na Facebooku czy w komunikatorze na portalu sprzedażowym. Klikasz czy nie? A jeśli klikniesz, podajesz swoje dane logowania czy nie? Sprzedałaś właśnie perkusję syna. Och, nareszcie nie będzie walił, znaczy tworzył. Cieszysz się. Chcesz szybko sfinalizować transakcję, przecież syn zawsze może się rozmyślić. Kupujący przesyła ci wiadomość, że opłacił przesyłkę i podsyła ci link, za pomocą którego możesz odebrać pieniądze. Klikasz czy nie? Nie radzę. Niezależnie czy kupujesz, czy sprzedajesz, kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. Nigdy nie loguj się do banku lub stron integratora płatności za pomocą linków wysłanych w mailach, SMS-ach lub na portalach społecznościowych. Zawsze wpisuj adres strony bankowej ręcznie. Sprawdź, czy osoba, od której chcesz kupić przedmiot, ma pozytywną historię sprzedaży. Zapoznaj się z warunkami sprzedaży obowiązującymi na danej platformie sprzedażowej i zgłaszaj każde odstępstwo.